Zajęcia na obozie windsurfingowym w szkole Boards rozpoczynamy od rozruchu porannego, który przygotowuje nas do zajęć praktycznych na wodzie. Śniadanie i inne posiłki spożywamy w restauracji u Danusi. Przed rozpoczęciem zajęć windsurfingowych instruktorzy szkoły Boards mają zebranie, na którym ustalają program zajęć. Zajęcia praktyczne rozpoczynają się od zbiórki z instruktorem i sprawdzenia gotowości do zajęć. Od naszego ośrodka do plaży, gdzie odbywają się zajęcia, dzieli nas jedynie wydma. Grupy szkoleniowe są niewielkie i podzielone ze względu na wiek i umiejętności windsurfingowe. Instruktorzy pomagają nam dobrać właściwy sprzęt dostosowany do wieku, umiejętności i siły wiatru. W pierwszej kolejności zawsze ustawiamy deski na plaży, a następnie przypinamy pętniki. Grupy początkujące rozpoczynają naukę od ćwiczeń na plaży, które ułatwiają późniejszy postęp na wodzie. Grupy zaawansowane dobierają sprzęt ślizgowy. Akwen w Jastarni należy do najkrótszych w Polsce, co ułatwia naukę i doskonalenie umiejętności windsurfingowych, a jednocześnie jest bardzo bezpieczny. Po zajęciach praktycznych i krótkim wypoczynku idziemy na obiad, gdzie mamy kilkanaście smacznych dań do wyboru. Po południu mamy drugie zajęcie praktyczne na wodzie z instruktorami i doskonalimy technikę windsurfingową. Po zajęciach windsurfingowych idziemy na kolację do restauracji, a następnie mamy zajęcie teoretyczne z windsurfingu, na których dowiadujemy się o teorii żeglowania i technice. Wieczorem odbywają się imprezy integracyjne, zajęcia sportowe na Orliku, turnieje w piłkarzyki i siatkówkę oraz wyjście na dyskotekę. Mamy bardzo miłą wychowawczynię, która opiekuje się nami na obozie. Na koniec obozu odbywają się regaty windsurfingowe zakończone wręczeniem nagród i dyplomów dla najlepszych. Zapraszamy na obozy windsurfingowe do szkoły Boards w Jastarni.